mowa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. A kiedy wychodził ze świątyni, rzekł do niej jeden z jego uczniów: Nauczycielu, popatrz, co za kamienie, jakie konstrukcje. Jezus zaś odpowiadając na to rzekł: Widzisz te ogromne budowle? Nie pozostanie z nich ani jeden kamień na kamieniu. Wszystko będzie zwalone. Kiedy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali go Piotr, Jakub, Jan i Andrzej, gdy znaleźli się na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, że się to wszystko już zaczyna spełniać? A Jezus odpowiadając im począł mówić: Uważajcie, żeby was ktoś nie uwiódł. Przyjdzie bowiem rzekomo w imię moje wielu takich, którzy będą mówić, że to ja jestem, i oszukają wielu. A kiedy usłyszycie o wojnach i o wieściach z wojen, nie poddawajcie się przerażeniu. Musi to nastąpić, ale to jeszcze nie będzie oznaczać końca. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też miejscami trzęsienia ziemi i głód. I to będzie początek ucisków. A wy uważajcie na samych siebie. Będą was bowiem wodzić po sądach i biczować w synagogach. Każą wam również stawać przed namiestnikami i przed królami z mego powodu, abyście wobec nich dawali świadectwo. Przedtem jednak musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was będą prowadzić na skazanie, nie martwcie się o to, co będziecie mówili. Mówcie to, co wam będzie dane w owej chwili. To nie wy będziecie mówili, lecz Duch Święty. Brat będzie bowiem wydawał na śmierć własnego brata, a ojciec syna. Dzieci będą występować przeciw rodzicom, zabijając ich. Z powodu mojego imienia będziecie znienawidzeni przez wszystkich. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A kiedy ujrzycie brzydotę spustoszenia tam, gdzie nie powinno jej być, kto to czyta, niech zrozumie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. A kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu i nie wchodzi do wnętrza, żeby coś zabrać. Ten zaś, kto będzie na polu, niech nie wraca do domu, żeby zabrać ubranie. Biada też w owe dni brzemiennym i karmiącym. Wy zaś módlcie się, żeby to wszystko nie przydarzyło się w zimie. Będą to bowiem dni takich utrapień, jakich od początku świata, który został stworzony przez Boga, nie było dotąd i w przyszłości nie będzie. A gdyby Pan nie skrócił tych dni, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone dni owe. Jeżeli by wam tedy ktoś powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy
i będą okazywać znaki i czynić rzeczy niezwykłe, aby uwieść, jeżeli by to było możliwe, nawet wybranych. Miejcie się więc na baczności. Oto przepowiedziałem wam wszystko. Lecz w dni owe, po wspomnianym już ucisku, słońce się zaćmi i księżyc przestanie świecić, i gwiazdy poczną spadać, a moce, które są na niebie, będą poruszone. Wtedy też ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i w majestacie. Wówczas pośle on swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańców ziemi aż do szczytów nieba. Wyciągnijcie też naukę z podobieństwa do drzewa figowego. Gdy gałęzie jego stają się już soczyste i wypuszczają liście, poznajecie, że zbliża się lato. Otóż podobnie i wy, gdy zobaczycie, że się to wszystko dzieje, wiedzcie, że jest blisko, że już we drzwiach. Zaprawdę, mówię wam, nie przeminie to pokolenie, nim się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O dniu zaś owym, albo o godzinie, nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Miejcie się na baczności, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie ten czas. Rzecz ma się bowiem tak, jak z człowiekiem, który wyjechawszy, zostawił swój dom, powierzając pieczę nad wszystkim swoim sługom, z których każdemu wyznaczył własne zajęcie, a odźwiernemu kazał czuwać. Czuwajcie tedy, bo nie wiecie, kiedy Pan domu nadejdzie, późnym wieczorem, o północy, czy wraz z pianiem koguta, czy rano. Bo może się zdarzyć, że przychodząc niespodziewanie, zastanie was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie.